Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic Mroczne Tajemnice. A już chciałem z przyzwyczajenia powiedzieć Noc Kruka, ale się powstrzymałem. I wiecie co mi się wydaje, że mam tutaj za głośno chyba dźwięk. A może tak ustawimy, co? Okej, ja już drugi raz będę nagrywał ten odcinek, bo po prostu... W tej historii musi być. No jakby to powiedzieć. Nagrywałem go, ale mikrofon był wyłączony, no i wiecie, jak się to skończyło. I tak. Tam jeszcze przy tej arenie pogadałem z dwoma gościami, ale tylko tak się ich zapytałem o jedną rzecz i przez to te funkcje tam są trochę pominięte, będziecie mieć dialogi. Jak będziemy z nimi kiedyś gadać, ale to nieważne. Gadamy teraz z Martinezem. Kim jesteś? Nikim ważnym. Odejdź. Okej, no to pogadaliśmy, że tak powiem. I teraz już tutaj... A ja bym się chciał może przespać do rana, bo pogoda jest bardzo brzydka i źle mi się będzie grało. Sprawda, nie wpłynie to nijak na klatki, ale ja po prostu wolę, jak jest ładna pogoda. O, no i teraz jest elegancko. Od razu lepiej. Widzę, że migają mi tekstury. Trochę mnie to irytuje. Czekajcie, czy tutaj ktoś będzie? Tu jest strażnik. Przepuść mnie. Ciekawe, czy coś powie do mnie. Chyba nie. Czekajcie, czy ja mam tutaj amulet Neka? Nie mam. Czyli ja prawdopodobnie jeszcze tam nie wychodziłem. Wierzyć we wszystko. Znaczy się, to jest pewne, że tam nie wychodziłem, ale wiecie co mnie ciekawi? Tutaj ta zawalona wieża, bo ostatnio oglądałem sobie odcinek jakiś tam tajemnic z Gothica czy coś takiego i kurczę, ciekawa jest sytuacja tej wieży. Bo tutaj niby jakiś mag przywalił jakimś czarem i się ta wieża... O kurde. I się ta wieża zawaliła po prostu. No, ciekawe to jest. Czekajcie, tutaj już byłem w tej skrzynce. To sobie zagadamy. Dobra. Żeby nie tracić czasu, bo takie widzę, że znowu jakieś odwalam maniany. O kurczę, myślę, że będzie ładna pogoda. Nie, jest ładna pogoda. Dobra, to lecimy z kimś już gadać. Nie będę wam przedłużał, bo to nie ma sensu. Pogadamy z może z Mordragiem, nie, bo już nie ma to sensu, dopiero później z nim pogadamy. Pogadajmy lepiej o czymś. Pogadamy sobie tutaj. Myślałem, że to się już. Z kim? Niektórzy nic się nie. Pogadamy z Fiskiem. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Masz dla mnie jakąś zbroję? Nie mam. Jakiś czas temu zaginął mój dostawca spodni dla kopaczy. Jak to zaginął? Może marnie mu płaciłeś i zmienił odbiorcę. Raczej nie. Normalnie co 10 dni przychodził z nową dostawą spodni, ale od jakiegoś miesiąca go nie widziałem. Jeżeli znajdziesz dla mnie jakiegoś krawca, byłbym ci bardzo wdzięczny. A niech to szlak. Nie masz jakiejś innej zbroi? Podnie kopacza jakoś mi nie leżą. Mam jedną zbroję, ale ona nie jest na sprzedaż. Chociaż wszystko jest kwestią ceny. Ile chcesz za tą zbroję? To moja pierwsza zbroja. Znalazłem ją zanim zostałem cieniem. Miał ją na sobie jakiś martwy człowiek z jaski niepełnej goblinów. Przeżyłem wtedy koszmar. Goblinów były setki, a ja byłem sam. Jasne, jasne, a potem je wszystkie zabiłeś. Odbiło się? Uciekłem wtedy do obozu. Gdy wróciłem tam następnego dnia, goblinów już nie było, a zbroja wciąż tam leżała. Interesująca opowieść. To ile chcesz za ten pancerz? 1100 byłek ludzi. Kurczę, sporo. Pokaż mi swoje towary. On tu też nie ma jakichś super ciekawych rzeczy. Chociaż czekajcie, ile ja mam siły? 10. Mało. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. No, super, ciekawe.
ale wolałbym pogadać z Dexterem. Hej, sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Był czas, kiedy takie chciałbym dołączyć do obozu. Raczej. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, stawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Zapewne masz. Dobra, czy on coś tutaj ma? Jakieś tam do palenia rzeczy i takie podstawowe. Mi niepotrzebne. Z tym panem sobie pogadamy później. Tak samo jak i z Mordragiem. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Masz tu 10 bryłek. Ale pomożesz mi w razie potrzeby? Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Bloodwyn. No i jak leci? Możesz na mnie liczyć, chłopcze. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie wiem, co ten kopacz robił. On chyba lewitował. Dobra, teraz pogadamy z Fiskiem. A dobra, z Fiskiem gadaliśmy. To idziemy do tego całego tutaj gościa, który się nazywa Świstak. On ma dla nas misję. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Dobra, to idziemy do Fiska. Tu trzeba po prostu dobrze, mądrze pogadać i tyle. Bez problemu nam odda broń. Gdzie on jest? Tu. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Swoją drogą, co to jest za miecz? Miecz Świstaka, 40 obrażeń, no w sumie nie taki zły, nie? W ogóle da się tu wejść? O kurcze, tu są zamki. Jakbyśmy tutaj weszli. Co tu mamy? Jakieś skrzynie.
I czekajcie, musimy obrabować to. Ja tu mam, czekajcie, kartkę. Kartka, tu mam kartkę. Ja sobie to wszystko zanotuję, także przepraszam was za takie coś, ale no kurczę, nigdy nie zwracałem uwagi. To będzie lewo, prawo, prawo, lewo. Tak mi się wydaje. Dobra, czyli tutaj już mamy kod. No wiecie, ciekawe to jest, nie? Co tam może być fajnego? Tym bardziej, że są to mroczne tajemnice, czyli może coś być dodane. A wiecie, jak to jest? No, na początku się wszystko przydaje. Dobra, to spróbujmy otworzyć pierwszą. Prawy, lewy. Dobra, czyli prawy, lewy. Prawy, trzy razy prawy i lewy. I tu mamy, no fajnie, bo mamy miksturki na start. Też spoko. Jak jest taka opcja, to czemu by tutaj nie wejść, nie? Prawy, lewy. I bierzemy wszystko. Dobra, tu sobie zapiszę. Teraz tutaj. Lewy, prawy. O, i też fajne rzeczy. No to dobra. Lewy, prawy. Tu mamy ryżówka, ryż, jakieś piwo. No, to się wszystko przyda. O, jeszcze dwie skrzynie. Ja tutaj wcześniej nie sprawdzałem, co jest w tych skrzynkach. Prawy, lewy. O kurczę, skóra cieniostwora, fragment pancerza pełzacza, skóra wilka? Ale jaja. Ej, tu są bardzo fajne rzeczy, kurczę. Nawet nie sądziłem, że coś takiego tutaj znajdę. No i ostatni kufer. Lewy. Trzy razy lewy, prawy. Dobra, trzy razy lewy, prawy, lewy. I znowu lewy. O kurcze. Jakiś ogniopierść, jakiś... O kurcze, ile tu rzeczy jest. Aż zapomniałem teraz kody. Było chyba trzy razy lewy, dwa razy prawy i znowu lewy. Raz, dwa, trzy, raz... A. Nie widzicie, warto było tutaj podejść, nie? Bardzo fajne rzeczy jak na początek. Na pewno są dużo warte. I przydadzą się do misji albo do czegoś. No to dobra, skoro w jednej chacie mamy aż tyle takich rzeczy, może spróbujemy wejść do tej chaty. Tylko czy nas tu wpuści? Oj. No dobra, ale tak czy siak. Chociaż tą jedną mi się udało zeksplorować. Bardzo fajnie. Okej. No to pójdziemy teraz tutaj do tego... Świstaka. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Okej. Fajnie, mamy jego poparcie. Teraz sobie pójdziemy tutaj na górę. Bo tutaj też chyba jest coś... A, tylko czy my tutaj wyjdziemy, to nie wiem. Okej. Co my tu mamy? Mamy tu Dustiego. Cześć, jestem tu nowy.
Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Okej, my tą misję tam na tym obozie tak czy siak zrobimy, prędzej czy później, z tym Melvinem, ale teraz tutaj wam pokażę coś. Czekajcie, możemy tutaj chyba okraść tą matę. Póki co zapisuję na jednym zapisie, ale już za niedługo będę musiał... Co tu będzie? 4 razy pod rząd? O, fajnie. Już za niedługo będę musiał zacząć ogarniać więcej zapisów, bo ktoś mi tam pisał, że właśnie lepiej, żebym miał dużo zapisów, bo może się okazać, że jakiś błąd popełni i będę musiał wczytywać potem. Czekajcie, nie zabrałem 2 bryłek rudy. Niby mało, ale zawsze lepiej zabrać. Okej. Tu mamy kopacza jakiegoś. Jesse. O, Jesse, skończ tutaj grzać mięsko i pogadaj z nami. Chyba dostanie. Odłóż okay. Broń! No. Ha, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre! Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Okej, okay, czyli takie tylko informacje dostaliśmy. Jakieś... w ogóle nie skierowane do niczego. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Tylko co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukinkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję! Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy! Nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! Co cię ugryzło? Dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. No pech, nie? Niestety. Ktoś się mu wbił na chatę, że tak powiem. I to dosłownie. Kto tu jest jeszcze zły? Sam powinien zagadać. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nate. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Okej. Słyszałem tam psa w tle jakby. Ciekawe, skąd się wziął. Mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni.
Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Pewnie masz rację. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko. Proszę, oto ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że mądry z ciebie gość. Od tej pory będziemy cię mieli na oku. Ale to nie znaczy, że możesz tu robić, co ci się żywnie podoba, jasne? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. Okej. Okay. Kto tu jeszcze jest? Baal Taran. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baal Taran z Bractwa Śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego. Kim jest Śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów, co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Jak mogę dotrzeć do obozu Bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Opowiedz mi o naukach Śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo. Ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez 1000 lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale Śniący jest miłosierny i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. W jaki sposób wasz Bóg udowodnił swoją potęgę? Przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Kto raz usłyszy jego głos, już nigdy nie zbłądzi na ścieżkę zła. Zażyj rosnące na bagnach ziele, a zbliżysz się do Śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Jak będzie wyglądać ta droga do wolności? Przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału Śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Muszę się dostać do zamku. Mógłbyś mi pomóc? Obawiam się, że nie. Tylko bracia dostarczający Gomezowi ziele mają wstęp do zamku. Zbieramy bagienne ziele i część zbiorów sprzedajemy do starego obozu w zamian za różne dobra z zewnętrznego świata. Gdybyś był jednym z kurierów pracujących dla Kor Kaloma, mógłbyś dostać się do zamku. Oczywiście musiałbyś najpierw przystąpić do bractwa. A czego, jeśli wolno spytać, chcesz szukać w zamku? Muszę się tam z kimś spotkać. Naprawdę? A z kim? Nie mógłbyś po prostu zaczekać, aż do ciebie wyjdzie? To jeden z magów. Cóż, obawiam się, że oni nigdy nie opuszczają zamku. Rzeczywiście, musiałbyś dostać się do środka. A czego od nich chcesz? Magicznych run? A może napojów? Właśnie tak. Wiedziałem. Czegoż innego ktoś taki jak ty mógłby chcieć od maga? Dam ci dobrą radę. Daruj sobie tych całych magów. Ceny, których żądają za swoje zabawki, są niezwykle wygórowane. Runy i napoje dostaniesz również w naszym obozie i to za połowę ceny. Okej, pogadaliśmy. A ciekawi mnie w sumie, czy faktycznie tylko połowę ceny się upłaci. Tam jest Graham, to z Grahamem na razie nie będziemy gadać. Ja bym tu chciał pogadać, czekajcie, z Diego. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział?
Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Okej, to nauczmy się siły. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Okej. To idziemy do Grahama po tą mapę. Tylko zachowaj to dla siebie. Przyda się nam na początek. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Panie Grahamie. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. No okej, okay, no to mamy darmową mapę. Przy okazji możemy pójść w stronę tego gościa, który ma być krawcem dla Fiska. Jest to nikt inny jak jeden z dwóch szkodników z nowego obozu, których spotkaliśmy na początku. I tam myślę, że zakończymy ten odcinek, a kolejny no to już pójdziemy sobie do starej kopalni. Z tym, że tam, no, tam znajduje się kolejny obóz, więc na pewno spędzimy tam trochę czasu. Trochę dużo czasu, można powiedzieć. No i się to jakoś wszystko rozwinie, także zapisuję tę grę, tutaj grę, przepraszam. No i w kolejnym odcinku będziemy tutaj już z nimi gadać, a później pójdziemy do tego obozu przy starej kopalni. Także dzięki bardzo za obejrzenie i na razie.